Smutne wyznanie poważnie chorej ulubienicy widzów, muszę nosić pieluchę, grała w tak kultowych serialach jak Świat według Bandich. Już nie żyjesz, kim jest Samantha? i jej cały świat. Podczas kręcenia jednego z nich dowiedziała się, że jest ciężko chora. Niestety jej stan postępuje. Kristina Applegate przyznała się do noszenia pieluch. Na co choruje Kristina Applegate ze świata według bandych Kristina Applegate grała w kultowym serialu Świat według bandych, urodziwą i niepokorną Kelly Bandy, córkę Ala i Peggy. Rola ta otworzyła jej drzwi do kariery i do kolejnych ról. Niestety w poprzedniej dekadzie wszystko to zamarło, kiedy w 2008 roku wykryto u niej wczesne stadium raka piersi. Tę chorobę udało się zwalczyć, ale aktorka musiała się poddać mastektomii, a potem rekonstrukcji piersi. Wtedy gwiazda nie tylko wróciła do grania w filmach i serialach, ale też zaangażowała się w akcje społeczne związane z rakiem. Założyła fundację Right Action for Women, finansującą leczenie. Niestety, kilka lat temu lekarze zdiagnozowali u niej całkiem inną przypadłość. Ta postępuje, a ostatnio AppleGate przyznała się, że musi nosić pieluchy. Co wiadomo o jej stanie? Kristina ujawniła w sierpniu 2021 roku, że choruje na stwardnienie rozsiane SM. Niestety aktorka przez mniej więcej 7 lat lekceważyła niepokojące objawy, a choroba w tym czasie postępowała. Applegate usłyszała diagnozę podczas kręcenia trzeciego sezonu serialu: już nie żyjesz. Zdjęcia zostały wtedy zawieszone na kilka miesięcy, a dokończenie produkcji kosztowało ją bardzo wiele. Kilka miesięcy temu zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane. To była dziwna podróż, ale wspierało mnie wiele osób, które cierpią na to samo. To była trudna droga, jednak jak wszyscy wiemy droga biegnie dalej. Chyba że jakiś D gwiazdka 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 K ją zablokuje. Jak powiedział jeden z moich przyjaciół, który ma stwardnienie rozsiane, budzimy się i podejmujemy wskazane działanie. I to właśnie robię, napisała wtedy aktorka w sieci. Jako, że Krystyna usłyszała diagnozę dopiero 7 lat po tym, jak SM się u niej rozwinęło, w jej organizmie zaszły nieodwracalne zmiany. W jednym z wywiadów przyznała, że ma w mózgu około 30 zmian. Jedna z nich znajduje się blisko oka, co wywołuje niemal nieustanny ból. W 2022 roku zaczęła poruszać się o lasce. Teraz jednak jest z nią znacznie gorzej, smutne szczegóły poniżej. Christina Applegate musi nosić pieluchy, co wyznała, aktorka nie wstydzi się mówić o swojej chorobie. Od pewnego czasu prowadzi podcast Messi. Właśnie tam w jednej z audycji przyznała, że pewnej nocy obudziła się w kałuży odchodów. Nie wiedziała, co się stało, a choroba ogranicza jej sprawność, więc zmiana pościeli była bardzo trudna. Wszystko zdarzyło się przez wirusowe zakażenie układu pokarmowego. To doprowadziło do kolejnego wyznania. Nie wiedziałam, co się stało, a stwardnienie rozsiane o trzeciej nad ranem i próba zmiany pościeli to nic przyjemnego. Ale to prowadzi mnie do następnego punktu, o którym możemy porozmawiać. Noszę pieluchy. Na całym świecie są ludzie, którzy muszą nosić pieluchę i wstydzą się tego, tłumaczyła. Gwiazda wspomniała, że dostępność i wygląd pieluch dla dorosłych pozostawia bardzo wiele do życzenia. Taka szczerość i otwartość są godne szacunku.